Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Bolkowski, oczywiście witamy was z Brączusiem. Cześć. Na serii od biedaka do kozaka. Kolejny odcineczek, lecimy sobie teraz po grubości, żeby ponagrywać przed tą przerwą. Panie Mieciu, jak panu się podoba nasza samozbierająca? Już super mi się podoba, dlatego na pole na razie. I bardzo serdecznie zapraszam was, jeżeli chcecie zobaczyć z tego pięknego zakupu odcinek, zapraszam was do Brączusia. Tam Brączuś Mieciu wsiada do naszej 60 i będzie zapinał właśnie ten oto sprzęcior i karmił nam króweczki. Ole, kury mają jakieś zebranie chyba. Walne. Niosą na jajko jak nic. Tutaj oczywiście pyzma do na kiszonkę nasza i my sobie wozimy dalej naszą trawkę. Bierzemy się trzy kręgi pedałów, poszukam, znalazłem dwóch. Dobra, możemy sobie spokojnie ruszać na pole. Wszystkie te łąki udało mi się przed odcinkiem sobie ściąć, zgrabić. Więc teraz czas tylko je zebrać i przykryć kiszonkę w dzisiejszym odcineczku. Jeszcze pojedziemy sobie po obiecane krówki. Wreszcie przyszedł czas, pieniądze są na koncie, więc trzeba szaleć i się bawić. Ogólnie jeszcze w tym odcinku i teraz od razu na samym począteczku się was spytamy. Jak pamiętacie, jest tam taka łąka, ja na nią jeszcze przyjadę. Jest to ten nieużytek, który znajduje się obok naszego pola, na tym, którym rozwalałem sobie obornik. I my od tego sąsiada bierzemy właśnie to pole. I teraz zastanawiamy się, bo nie chcemy tego brać w dzierżawę, ani on chce to sprzedać, bo i tak nie ma już krów. Kiedyś miał krowy i tak już tej łąki nie używa. A mówi, że nie chce mu się tam z tym bawić nawet, bo ma za daleki dojazd, a to jest za malutkie pole, a nam będzie pasowało idealnie, bo wraz sobie połączymy to z naszym polem. Więc teraz pytanie jest do was, ile mamy sobie wziąć za to pole? Później wam je dokładnie jeszcze pokażę. Ono nie jest duże, my z Brączkiem sobie myśleliśmy, że około 6 tysięcy za takie coś można gdzieś zapłacić, 6-7 tysięcy, bo myślę, że nie więcej. Jak to działa? Od tamtej strony zrzuć sobie belkę na dół i musisz tam, gdzie jest ta niebieska łapa, ją wepchnąć. Aha, dobra, no, okay. Bronuś dzisiaj pierwszy raz sobie będzie ogarniał nasze, działa, tak powiem, krówki. W sumie jeszcze nikt nie karmiłem. No ja, więc dlatego mówię, że przyda się ci to na pewno. Tutaj, jak widzicie, znajdujemy się na łące, która już była zaorana, więc ta nie wymaga zaorania. Została też dobrze nawieziona, no i jak sami widzicie, nawet po pokosach, bo były grabione tak jak w poprzednim odcineczku. No są dosyć duże, więc tutaj naprawdę tej trawy powinno dać i nasza pryzma powinna być naprawdę spora, bo około 25 ton już mamy aktualnie. Więc powiem wam, że to naprawdę jest sporo i myślę, że już taka pryzma wystarczy nam na dość długo. W tej serii, jak w każdej innej, zaczynaliśmy zawsze od kiszonki, że tak powiem, czyli sieczkarnia albo coś w tym stylu i dzida robimy sobie pryzmę. W tej serii nie będzie tak, zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Postanowiliśmy właśnie, że będą to baloty ściano-kiszonki, więc też już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie to będzie. Bo wtedy będziemy mogli naprawdę się troszeczkę inaczej pobawić niż to zawsze na tych innych. Będzie można robić w sumie i kiszonkę z trawy normalną i w balotach właśnie. W balotach, więc no, to też będzie fajna sprawa, bo mówię, tych krów dojdzie dużo, więc obstawiam, że naprawdę wtedy, kurczę, te łąki będą nam się sprawdzać. Bo chcemy, tak jak mówiliśmy, robić tak, że po prostu będzie ten płodozmian. Rok w rok będziemy siać nową trawę, żeby wiecie, no jednak dla krówek będzie to na pewno też lepsze, bo ta trawa będzie świeżutka, a nie jakaś, kurczę, wieloletnia, tak jak u mnie na przykład. Pamiętam, że kurczę, jak ja miałem łąkę swoją prawdziwą, no to nie wiem, czy kiedykolwiek ona była przesiewana, czy cokolwiek. Wiecie, ta trawa rosła po prostu z roku na rok i to tak, wiecie, to, no nie była ta jakaś idealna, że tak powiem, pasza do tych krów. No, a tutaj zobaczcie, ja przejechałem dwa pokosy i ja mam 80% ponad z takiej małej łąki, także naprawdę jestem w szoku, jak to dało. Dlatego każdą łąkę będziemy chcieli właśnie tak dbać, żeby ją po prostu zorać, nawieść i zebrać ten plon, żeby, wiecie, mieć mniej tych łąk, ale żeby były bardziej wydajne. No i też, żeby nam wam się nie nudziło, bo wiecie, mieć, nie wiem, 3-4 sezony łąkę w tym samym miejscu, robić te same sianokosy, no to jednak, kurczę, wiem, że nie jest to przyjemne dla oka i to się nudzi, a będziemy się starali, żeby po prostu to dość fajnie wyglądało. Z waszych komentarzy dziękujemy bardzo serdecznie za podliczenie, ile mniej więcej kosztowałby nasz sprzęt do ziemniaków. Wyszło to około 20 kapci chyba, nie? 25 kapci, także to nie jest dużo, żeby po prostu od razu wejść w temat ziemniaków, czyli od samego początku aż po sam zbiór. Myślę, że to fajna opcja. Teraz zastanawiamy się mega z Brączkiem, gdzie to pole się pojawi, które będzie takie najlepsze do kopania. I przynajmniej z mojej perspektywy najfajniej wygląda pole to, które ja sobie siałem ostatnio nowym nabytkiem, poplon. To jest zaraz za gospodarstwem, to na wprost drogi. Ponieważ z racji tego, że jest długi ten jeden kawałek,
Ale niestety, kurczę, bolią nas trochę te supy, które tam są. Ale musi, no to tych ziemniaków jednak jak będziemy zbierać i kopać sobie to właśnie tą kopaczką i później zbierać tym kukowiakiem. Jednak, kurczę, najlepszą opcją, jakby nie patrzeć, jest... A co ty ten? Ty po co odczepiałeś? Maszynę naszą? Jak ty maszynkę naładować? A jak ty ładowałeś? Łopatą? No czym ty ładowałeś? No przecież tą łapą podjeżdżasz i to samo wciąga, wystarczy wysypać z przyczepy tylko. Ja? No! A ja się tak zastanawiam, mówię, czemuż ty żeś to teraz odczepił, nie? A ja przecież... nie wiedziałem o tym. No, ona to tą łapą bierzesz, odkrywasz, podjeżdżasz i ona ładuje, nie? Automatycznie. Także no tu akurat jeśli chodzi o ten paszowóz, to jest spoko sprawa, bo jakbyśmy mieli wszystko, że tak powiem, w pryzmach, to byśmy mieli idealnie. Idealnie to zaraz przypierdolę. Czemu nie chcesz sypać? Klikozi? No. Poczekaj. Tak raz się pierdoli i koniec. Dziwne. Jest idealnie zbilansowana. Powinno wyskoczyć, że 6 dni. Dziwne teraz. Nie, niemożliwe, że 6 dni, bo jest pełen. A nie, to by wyskoczyło, że... Aha, co jest pełne? Kurde, spojrzałem się na Bronka. Co jest pełne? Tam? Nie, no ale po co jest na zielono na maksa? Trawa. Ale to ona nie wchodzi w skład zbilansowanej. No nie. A weź spróbuj ty może, tylko ty możesz ten. Ale nie, przecież to mnie karmiłeś. Poczekaj, może dlatego, że... Łapa musi być opasza, nie. Ja teraz kminię, poczekaj. No nie wiem, bo... O! Taką jedyneczką, że powinniśmy... Czekaj, a jak będę sypał z łyżki, to co mam w łyżce? Może tego tak nie, dwójeczką. O! Dwójeczką byśmy przejechali prawdopodobnie... Albo na trójeczkę całą... Opuściliśmy, czy co? Całą pryzmę. Ale okej, okay, dobra, nie jest źle. Myślę, że sobie nawrócimy. Jak będziesz miał już tam zrobione u tych naszych tych, nie? To możesz wziąć i trochę rozgarnąć na pryzmie, bo jednak jakby nie patrzeć po tej przyczepy na takiej krótkiej pryzmie powstają duże górki. No ja nie wiem czemu to tak jest. Nie chcę mi wyładować. Czekaj, ja zaraz pójdę. Masz na którą stronę? Dobrze, masz wszystko? Na lewą, no. Zaraz pójdę. Nie patrzcie tutaj na te nasze pryzmy, te kiszonki, że to sobie tak poleży. Bo musieliśmy to jakoś załadować, wyczyścić silos i teraz jak najszybciej próbujemy to skarmić. Weź nam tym nie pokaż to. Może trzeba wyczyścić najpierw. A jest, patrz! U mnie wyskoczyło. U ciebie nie ma, jest pełny ten. Czyli mamy je na full nakarmione. No dobra, zostaw ten paszowóz. Jo! No. 3700 jest tylko. No ale to tak, nie wiem czemu to tak jest. Przywieziemy krów, to moment się to dokarmi. Dobra, a ten... A kurde, ciekawe, a kiszonki mogę normalnie wsypać, nie? Znaczy wiesz co, nie wiem czy jest potrzeba, z racji tego, że pamiętasz jak na odzera żeśmy sami dodawali tą kiszonkę i niepotrzebnie to jest, bo ona się dodaje wraz z zbilansowaną karmą. I teraz nie wiem czy ona nam pomoże, tak po prostu. Nie wysypiesz tak. Musisz jechać na wyjście. We wjazdku nie wiem czemu w drzwiach tylko przyjmuje wysypywanie trawy, nie? Idealnie na tym. Będziesz widział to. O, no gdzieś mniej więcej i do przodu trochę podjedź, będziesz widział. Niestety tak z tą oborą troszeczkę mówię, było na szybko robione, nic nie testowane. O, ja przyjęło. Przyjęło. I tą trawę właśnie przyjmuje. No mówię, to kurczę... Dobra, odstawię, bo jak się przywiezie krów, to się wtedy skarmi je, nie? Tak. To co one wysypują sobie tam z koryta, no to niestety nam się to rozsypuje na dosyć dużym terenie i kurczę, wiecie, to w takiej oborze. Jednak trzeba sobie wziąć i to na spokojnie ustawić w wybranym miejscu. Ale jest się z czego cieszyć, bo mówię, kolejne. Ale ty, ale no zobacz, wydajność jest 100%, więc chyba jest dobrze, tak? No nie, jeżeli wydajność jest 100%, to ja mówię, moim zdaniem nie trzeba dosypywać tej kiszonki, bo niepotrzebnie tylko marnować, nie? Skoro i tak ona, że tak powiem, nic nie daje, ponieważ ona i tak się dodaje zbilansowanej, a daje nam właśnie tą wydajność. Więc tutaj, mówię, no trzeba sobie to rozkminić, mówię, dosyć długi czas, żeśmy popełniali błędy na od zera właśnie, robiąc tą zbilansowaną. I żeśmy tej kiszonki dużo sypali niepotrzebnie. Mieliśmy, pamiętam, w najgorszym momencie chyba około 200 tysięcy nadmiaru. No. No to było w ogóle totalna masakra, bo to gdzieś i tak, nie wiem, czy to uciekło później, czy też nie. Wiem, że one później i tak chyba ta wydajność mocno spadła, a one jednak sobie gdzieś tam tą kiszonkę zżerały. Więc tutaj myślę, że jak na takiej serii musimy jednak patrzeć też sporo na koszty i na to wszystko. Czy da się to sprzątać w twojej obozie? Jo. Znaczy tam nie, po tamtej stronie nie. Ale i tak mimo wszystko jak to wysprzątać, to też coś się pojawia. Jakby ktoś z was był taki miły, to bardzo serdecznie bym poprosił jeszcze raz o ten link do tego modu, który czyści nam, bo nie wiem czy to ktoś tylko napisał nam nazwę. Ty, czysto 92% jest, no. Jak to wyczyściłem. A jeszcze na dworzu jak się wyczyści, nie? To już w ogóle wtedy jest bajka. A to też muszę na początku wsypać? Tak, wszystko musisz wsypać na początku. Ten trigger jest zbugowany, który dało się naprawić. No właśnie, ja nie wiem czemu to tak się porobiło, nie? Bo ogólnie tak nie powinno być.
że on tylko tam przyjmuje. Może dlatego, że inne triggery na siebie nachodzą. Nie wiem jak to jest, nie pomogę. Zarobiony jestem. I później bierzemy sobie dwukółeczkę zaraz. Myślę, że teraz ta trawa, po którą pojedziemy, jest to ta nasza trawa w sadku. Tam dość ciężko się obcina, kosi, że tak powiem, tą trawę i zgrabia. Jest bardzo mało miejsca, więc no, jak najbardziej przydałaby nam się, kurczę, jak najszybciej ta nasza zgrabiareczka, żeby można to było sobie fajnie zrobić. No widzę, że pryzma dosyć fajnie wygląda już. No, także no te 36 ton jest. No, to jeszcze ja teraz myślę, że 20 dowiozę. Myślę, że powinno być, bo jednak mam 6 pokosów jeszcze. Takich dosyć. No nie, no to na pewno dowiedziesz. Pojedziemy sobie teraz tutaj. Tu, znaczy one wiesz co, nie wyglądają dosyć dobrze, nie są jakieś strasznie duże. I właśnie teraz... No tym bardziej, że tam nie było ani nawozu, ani dokładnie, nic. Dokładnie, to jest taki ubór, że masakra. Tam wszystko rosło. Tutaj z góry od razu przepraszamy, ale nie zdążyliśmy dzisiaj tego ogarnąć, bo trzeba po prostu nowego save'a stworzyć, poprzenosić te maszyny, to wszystko, te nasze statystyki, bo nie znikają, kurczę, jak widzicie, te, że tak powiem, chwasty, które sobie tam dla rozmaicenia tylko gdzieś tam na poboczu rosną. No, no i zobaczcie sami, tutaj wjeżdżamy w taki pokój, że to praktycznie mało co rośnie. Nie można tego porównywać z naszą trawą. Dokładnie, więc mówię, zadbana trawa i tak będziemy o nią dbać sezon w sezon. No w przyszłym sezonie łąki już gdzie indziej będą na pewno. No, na pewno. Rozkminimy musimy teraz to, dokładnie. Musimy gdzie sobie usiąść, bo żebyśmy wiedzieli co orać, co siać, czy na zimę, czy na wiosnę. I wtedy będziemy sobie dalej ogarniać to po kolei. No i Bromczyk myślał, żebyśmy zrobili tutaj pole ziemniaczków sobie właśnie tutaj, na tym polu odzyskanym, że tak powiem, z niczego. Ale kurczę, nie wiem, czy nie będzie za małe. Tak, trochę tam jest ta górka, jednak taki prostszy kawałek, chyba że po prostu tu się przeciąga, ale tu teraz siać w prawej stronie co innego, to też tak chyba nie ma zbytnio sensu. Ja mam ogólnie fajny pomysł, no teraz tak sobie pomyślałem, że dobrze by było łąki zasiać, bo tak mówię, żeby za dużo łąki nie były też. Łąki by było dobrze zasiać tylko w Wolniku i Podmianowicy, nie? Ta fajna koło domu by była, no. Ta zaraz tam. Tam? Tam, no. A druga? A co myślisz, że tu od razu te dwie pierwsze? Albo na jednym z dużych pól pomieścić po prostu pole i to sobie właśnie włączyć z boku. Też fajnie by wyglądało. No, to nie byłoby głupie. Albo zakupić jedną dużą łąkę. Nie. Ta by była za duża. Nie, to tak typowo polsko musi być też. Nie ma co za dużych pól. 99%. No to jeszcze jednak coś jeszcze teraz przywiozę i jadę tu wsadek. A, no więc to jest sporo to wyszło, naprawdę nawoziliśmy tego. No myślę, że ten nasz nowy nabytek mega udany, bardzo mi się podoba ta przyczepka, że troszkę wcześniej widzieliśmy i mówię kurde jak... Łąki ludzie pisali, żeby siać na wiosnę, nie? No właśnie też tak widziałem, także tak zrobimy. Teraz sobie po prostu rozmijamy już, że tak powiem, na kolejne odcinki trochę rzeczy. No tak, to sobie tu, właśnie tak dopiero będę tu widział. Znaczy na wiosnę, tutaj tak nie będziemy ogólnie aż tak bardzo robić jakoś super wiecie, że te pory roku, tylko po prostu jak zaczniemy siewy, no to już będziemy robić tak, żeby skończyć te siewy później, nie? Tylko będzie można sobie powiedzieć, że teraz siejemy wiosną, że teraz siejemy na zimowe zboże, a potem siejemy na przykład wiosenne, nie? A tak jakoś dokładnie tego na pewno nie zrobimy sobie. Zastanawiamy się ogólnie, bo teraz jak widzicie, no to jest taki prawie, że ostatni pokos i po sianokosach chcieliśmy wchodzić w jesień, taką typową już jesień, tak już ogólnie mamy te prace polowe takie porobione. Ale teraz czas orek tego wszystkiego, siewu, no to tak się zastanawiamy, czy czasami ludziska nie zrobić jesiennej mapki tutaj sobie. Także napiszcie, za chwilę bym miał przerabiania, bo tu są te inne drzewa i w ogóle, ale myślę, że wyglądałoby to również spoko i miało swój klimat. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, abyśmy się tu teraz pobawili, czy też nie. Bo jeśli tak, no to mówię, jakoś postaram się na następne odcineczki, myślę, że już... Ten albo następny odcinek jakoś udało mi się to już przerobić. Więc dajcie tutaj znać w komentarzach. No na dobrze by to nie było, bo myślę, że gdzieś na 3 odcinki, może w maksie, bo tej roboty naprawdę na zimę nie będziemy mieli dużo, bo co to jakieś orki, jakieś siewy. Nie wykręcę tutaj od razu, muszę z pola sobie na wprost wjechać, bo to jest strasznie zimny wiatrek. Więc mówię, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie tutaj widzieć taki sam jesienny klimat, jak na przykład na Wołyszowie, którym teraz sobie dość często ostatnio nagrywamy. Dobra, ja z tamtej strony. No mówię, tutaj ten sadek nasz tak zwany, bo tu kiedyś były drzewka, wycięliśmy wszystko w piździetto, bo i tak się nie chcieliśmy z tym bawić. To jest naprawdę bardzo mało miejsca, no i tu nic innego raczej
bizonem nie wiem, czy by tam jechał. Można by było, wiesz co, i tak jak teraz myślę, bo tutaj to ogrodzenie jest, ono jest już teraz niepotrzebne, bo jak wiadomo, były drzewka, żeby nam nic nie wchodziło, nie obżerało. To myślę, żebyśmy mogli, kurczę, sobie ten płot jakoś wyjąć całkiem, no, sprzedać, nawet jakiś coś tam grosza by może wpadło za samo wywiezienie złomów, nie mówię, nie jakieś duże pieniądze, tylko jakieś tam złotówki. Nawet przyoraz to tam i zasiadł. I myślę, że nawet, kurczę, można by było zostawić takie malutkie pole, ale jak nie, to z czasem wyciąć na przykład ten raz, dwa. No nie, no znowu powiększać jeszcze bardziej tamto? No i wtedy ogólnie przedzielić sobie to już pole na typowo dwa. Aha. Z czasem, nie? No, może ja. Tak, i zrobić jedno takie, które będzie idealne, równe, połówkę, a tu drugie... No kurczę, bizony by tu wjechał, nie? Póki no, mamy mały kombajn, to jest okej, okay, nie? Bo gdyby tego płotku nie było, to jest naprawdę spoko, można sobie coś poogarniać, nie? Tylko to tutaj najbardziej boli, że ten płotek, ten gwiazdek i w ogóle. Jak to nie jest nam teraz potrzebne, no to można by było sobie coś tutaj pomyśleć. Dobra. No, jakby nie patrzeć... Ile? 6,5. To będzie ponad 60 tysięcy. Oddało, no to kurczę, na pierwszy sezon nasz. No to teraz będzie trzeba jeszcze orki mąk zrobić. No. Nie? Powoli, powoli, bo to jest nowego nabytku. To jedzie. Wiesz co, ja teraz obawiam, że tutaj za tobą. Ale nie, gdzie orki? W jednej łąki orkę. No przecież tamta była zorana. No tak. Czyli tylko tam. Czy ją zostawiamy po prostu? Tak, tamtą zostawiamy, no bo była orana, no to no, przecież no nie będziemy orać nowo jej. No ja ten sezon wtedy, no to no to wtedy tutaj zrobimy łąkę sobie. Patrz, na tym małym koło domu. No zamiast tamtej to myślę, że jo. No mówię, to pole fajnie by wyglądało. Ja tu jadę jak coś. No to pole akurat by wyglądało. To by było spoko akurat, nie? Przejadę. Ej, fajna ta wyglądała, naprawdę. Dobra, jest. Ale dobra, sobie trzeba gdzieś pomyśleć i ładnie zacząć tą przyczepę stawiać. Będę brał 60? Ja ci pomogę ubić. No właśnie, bo trochę ciężko mi samemu. No, ja ci pomogę ubić. Wezmę sobie później jeszcze 60. Jak widzisz, no. Obornik zaczyna się fajnie pojawiać już. Także spoczko. I kurde, patrz, miałem nocny zrobić. Ja pierdzielę, zapomniałem na śmierdziowym. Że co? Że nocny dzisiaj miałem robić. Znaczy, żeby przeleciało tam? Tak, dokładnie. Byk przykrowy i tyle. Także, no nie będzie dzisiaj pniosków. Postaramy się, no kurde, musimy to, bo już ile mamy, tam będzie 15 tysięcy litrów pewnie po dzisiejszym odcinku. Zaraz aż wejdę statystyki sobie zobaczyć, bo jestem mega ciekawy. Ile nas? 15? O kurde, 15,5. Po prostu właśnie w tamtym odcinku doszło nam 2,5 tysiąca litrów chyba. Więc. No to chyba, że na koniec odcinka po prostu zakończymy odcinek i jeszcze na koniec tylko przestawić czas, żeby to przeleciało, zrobić cięcie krótkie i tyle. W sumie nie głupie, no bo dobrze by było, jakby te pieniądze już wpadły teraz, nie? No. Bez przewijania, tylko przestawimy czas i tyle. Bo zapomniałem o tym, totalnie o tym zapomniałem, dopiero teraz jak tak koło kruk przejeżdżałem i w ogóle popatrzyłem na te pieniądze, mówię, ja... No to zrobimy to na końcu odcinka. Przecież tam jest tyle tego mleka, a jestem mega ciekawy, ile dostaniemy, nie? Każdy ma jakieś różne wartości, przypuśćmy 10-20 tysięcy. Choć to 15 będzie można jakoś też w miarę wyliczyć, ile się za pomyłkę dostaje, nie? No. To też by nie było głupie. Dobra, zaraz się stronami zmienimy. Chcę tam tą stronę podmiotę. Jak to wygląda? 79 jest. 62 tysiące jest, ogólnie tak, że jest mało sporo. Jak się ubija, to nie spada? Można krów kupować, co? Jak się ubija, to nie spada? Co nie spada? Mi się kiedyś wydawało, jak się ubijało, to spadała ta... No, bo tutaj masz to ustawione tak, że ona ci się nie wysypuje, nie, z pryzmy. Aha. A na od zera było tak, że jak za bardzo ubijałeś na początku, to ci się wysypywało. Ja to specjalnie zrobiłem, bo jak sam widzisz, nie wiem czemu, ja zawsze jak gospodarstwo sobie robię, no ktoś, kto nie robi map, to będzie miał ciężko wiedzieć, o co chodzi. Ogólnie zawsze jak ja robię sobie mapy, to wszystko ustalam na kąt 0, 90, 180, nie? Żeby, wiecie, idealnie sobie te budynki później jakoś tam w miarę skalować i układać, nie? Żeby to fajnie po prostu wyglądało, żeby to idealnie było. A tutaj to gospodarstwo jest zrobione pod kątem. Jak ja chciałem gdzieś tu fajnie pryzmę zrobić, to niestety się nie dało i one, ta pryzma jest pod kątem, dlatego też są takie te wyżłobienia dziwne. Na bokach i na końcach, nie? No. Bo tak normalnie jak ja sobie robię na Wąsiowie, to jest fajna, wiesz, pod kątem równa pryzma, no bo najczęściej tak budynki mam poustawiane, nie? A tutaj, żeby chcieć, żeby zrobić coś takiego, to patrzcie, tak chyba jak się nie mylę, o, tak by musiała być pryzma.
jak teraz patrzymy. Mm. Więc no tutaj właśnie troszeczkę z tym słabo, bo ona niestety nie mogła ogarnąć, bo tylko trzeba było całe gospodarstwo zmienić. Jaka to była bryzma wcześniej? Była duża taka, nie? Wiesz co? A sam nie pamiętam, ale chyba tak. Ale nie wiem, czy miała dobra jakieś obicia, czy coś w tym stylu. Słuchaj, dobra, czekaj, ujeżdżam ostatni raz. I właśnie nie pamiętam, czy ona miała jakieś bolki betonowe, czy też nie. Dobra, mamy to. Pięknie. Naprawdę, fajna pryzma wyszła. Dobra, ja sobie zabilinam teraz na szum. Czekaj, co miałem robić teraz? Ty chcesz, to możesz sobie już jechać ten, należować. Ten. Nie, ja wiesz co, w sumie zrobimy rozkminę teraz. Co gdzie, ja, co gdzie posiejemy. No mi to zajmie teraz 10 minut jechać, dzisiaj krótszy odcinek, bo dzisiaj mamy jeszcze trochę do ponagrywania. Przed moim wyjazdem. Dobra, czyli ta łąka zostaje, bo ona była zaorana, zasiana, czyli jeszcze tutaj śmiało dwa sezony można robić na niej. Nie, co sezon będziemy zmieniać. Co sezon? No, co sezon łąki będziemy orać i wymieniać je na inne te, tak jak gadałem. O tym gadaliśmy i wczoraj, i dzisiaj. Że po każdym sezonie dzida. Nowy, a, na nowym polu. Nie, no to wtedy zmieniamy tą też. Tą też? No mówię, no ta jest dopiero raz ścięta, więc no to nie musiało, nie jest mus, nie? No to nie, to wtedy pierdzielmy, to bo teraz się jebać z tymi łąkami, orać to, to tą zostawmy no wtedy w przyszłym sezonie. Tak, tą zostawmy, że i wtedy będziemy mieli raz, wiesz, na przemian, nie? Nie będzie dwóch łąk w jednym sezonie nowych, tylko jedna będzie nowa, a druga nie. Więc spoko, nie? Więc tylko tą musimy zorać. Jak co ty gadasz? Przecież mówię, że każdą co roku. To każda będzie zmieniana. Ale jeżeli teraz w tym jednym roku. Aha, no tak, dobra, no. Sorry, podepsuło mi się. No, no, także tak, no, w tym sezonie będziemy mieć tylko jedną dorki. No to tutaj wtedy na miejscu, gdzie jest ta łąka, no, to możemy sobie zasiać owiec. No, czemu by nie spróbować. A nie, on był na początku, to żyta nie mieliśmy. No żyta nie było, no to żyto gdzie indziej zasiejemy. Ogólnie właśnie pisaliście. A to by pasował owiec, takie fajne pole w sumie jest. No, pisaliście nam, żebyśmy sobie wzięli właśnie ten mod na cięcie zielonego zboża właśnie na kiszonkę. I jak najbardziej weźmiemy, jest w tej mapie grane żyto, więc będziemy sobie głównie ciąć żyto, jeśli chodzi o to. Więc myślę, że to nawet spoko akcja by nam wyszła. No dobra, to czekaj. Ta łąka zostaje, tu będzie owiec. Może to być? No, to może być owiec. Owiec to wtedy tam na miejscu, gdzie koło gospodarstwa, gdzie był owiec wcześniej, w tamtym sezonie. To tutaj dolejemy jeszcze tej gnojowicy, bo tutaj troszeczkę nam zabrakło. Dolejemy tej gnojowicy, żeby była na całym polu i tutaj sobie zrobimy wtedy łąkę ładną. Będzie fajna łąka, moim zdaniem naprawdę fajnie. Troszeczkę większa niż tamta nawet będzie, tak mi się wydaje, więc spoko. Czy ja wiem? Może taka sama, może taka sama, no. Więc spoko. No teraz pytanie, co było tutaj zasiane, powiedz mi, bo ty to kosiłeś. Na 23. Czekaj. Pszenicę, bo to było dosyć późno. Nie, to był jęczmień. A tu, co to stoi? Pokaż, podejdź bliżej. Nie, czekaj. Nie, tu był jęczmień. Ej, przecież jak wejdziesz, to ścielnisko ci pokazuje, po czym jest. Tak? No wejdź. A, no dobra. Tak mi się wydaje. Dobra. To zobaczymy. Jesteśmy sobie u chłopaków. Poproszę dwie krowy. Wcześniej kuła, jeździłem po PGR-ze. No, pszenica. To chłopaki byli w szoku. No tak, tu była pszenica. Możemy na przykład teraz rzepak pierdzielnąć tutaj. Kurwa, brązową dostaliśmy. Oj, czarno! No. Jebane, jakie czyste. Wcześniej brudną nadali. Muszę byłem sprawdzić, czy tu położę gdzieś. No i co, dzielimy to pole? Zależy, co byśmy chcieli siać. Ja bym to podzielił. Tak, wiesz, w jakim miejscu? Tutaj. No tak, żeby... Gdzieś tu. Powiedzmy coś takiego. Prawdzie? No. A jak ty myślałeś? No bo no podzielić. Bo chyba, żebyśmy zasiali jakąś jedną uprawę i na przykład, nie wiem, chcemy jęczmień, to siejemy jedno duże pole jęczmienia na przykład, a dwa pszenicy. Wiesz, o co chodzi? Że nie będziemy siać już więcej jęczmienia, tylko po prostu jedno pole czegoś zasiejemy i tyle. Ale, no nie, mi się na przykład takim małym maszynem nie robi źle na tym. No też mi się, no też to nie wygląda i choć na takie żniwa fajnie, bo kurczę jednak jak się dociągnie te przyczepy, no to spoko, kosisz i kosisz to jedno pole, nie? Ale no jak już mieliśmy, ole kurwa, dobrze, że hamulce, ja pierdolę, ale by był wypadek, to nie, ja bym to podzielił, pszenica i żyto tutaj na tym punkcie. No ja, bo żeby rzepak się nie pchać. Rzepak tutaj, tu. Na razem w tym wtedy. Aha, no to może faktycznie, bo to tutaj będzie prasowanie. No. To tutaj będzie rzepak, akurat troszkę no, tą drzewę sobie. Tą stronę mamy z głowy, no i co tutaj? No tutaj, no to tego nie ma co dzielić. Tutaj no nie, to na pewno nie. Tutaj niech to pole wtedy zostanie tak jak jest. No i tutaj na pewno musimy zrobić coś ze sobą wtedy, bo tu jest fajne długie pole, nie? No to powiedzmy, no była no, pszenica, no to jęczmień możemy na przykład teraz przypierdzielić, nie? No dobra. To kurczę, trzeba było właśnie by tak, żeby się to tak nie... No i tu ziemniaki. Jęczmień i pszenica takie podobne są. Może by to jakoś kurde zmienił? No na co? Żyto to też jest podobne. No tu by rzepak pasował. No jednak z tego rzepaku trochę kasy żeśmy mieli. No to rzepak tam, a tutaj wtedy pszenicę. No.
No i tu ziemniaki, tak? No, no ja bym tu dał ziemniaki. No jak dobra. Już mamy się pchać w taki sprzęt, no to kurczę jednak dobrze, żeby się to już zwracało. I mieliśmy coś jeszcze w dzierżawę wziąć, tak? Na koniec sezonu. Tak, mieliśmy jakieś jedno pole, musimy pokazać. Tak, jedno pole będziemy brali dzierżawę i tam powiedzmy też coś zasieje na tym. Chyba, że będzie już zasiane. Nie no, nie może być dzierżawa. Tak, no, nie. Musi być ściernisko, nie? Ściernisko bądź zaorane. No, czy... no najlepiej jakbyśmy to wzięli teraz na dniach, no. Żeby to po prostu jeszcze doprowadzić do jakiegoś stanu, nie? A! Nie, już pamiętam. My mieli to brać na wiosnę dzierżawę. No. I my mieli wapno ogarnąć od wiosny. Aha. Już sobie przypomniałem. No i tutaj teraz jak tak mówię, że podzielimy to duże pole po rzepaku na pół, to zasiejemy tutaj na przykład żyto teraz. Aha, a drugą, no tak. Zaoramy pod żyto, zasiejemy teraz żyto. A drugą połowę zostawimy sobie na przykład pod pszenicę wiosenną, nie? No, możemy tak zrobić. Tak jak moim zdaniem tak będzie spoko, nie? Ale ważne kierunki działają. No, żeby troszeczkę pozmieniać. A ty ile ty przykurczy? A ty już idziesz pustym, dobra. Już dwie przywiozłem. Ja mówię, teraz to... prawdopodobnie mógłbyś dosypać, nie? Już. No ale dobra, to dosypię jak będzie już ten, koniec. Okej. Okay. Można by było kurna jechać zatankować niedługo gdzieś. Trzeba pomyśleć coś właśnie nad tym. Z czasem pomyślimy na czemu pewno. Czemu? Ja tu zatankuję. Mamy na gospodarstwie? No, żartujesz. Nie, no bez. Czy z paliwem przywożą nam tygodnie? Tak, ale nie zwróćcie mi z uwagi. No i pieniążki lecą. A co wiecie, oni nam przywożą, teraz mam dopiero ściągać konta. No, tak, no. Przywożą nam beczkę, a my się rozliczamy fakturą. Nie? No, dokładnie. No i tam mają podczepioną wodocią pod policzki. Termin płatności się mniej. Dobrze, nie ma problemu. Koszt paliwa 260, ja nie wiem jak jajka bym sprzedał na swoim miejscu. No, dobra. Kurde, a powiem wam na tej mapie, ten PGR. Wygląda świetnie, nie? Jeden z lepszych PGR-ów, jak gdziekolwiek widziałem. Mm-hmm. Także naprawdę wielki mega szacun za ten PGR zrobiony. Z miłą chęcią bym sobie jakąś kuserykę pierdachnął. Bo naprawdę fresko wygląda. Budynki, klimat w ogóle. Ten klimat, jaki jest tu zrobiony takiego starego PGR-u, naprawdę super to wygląda. Dobra, kolejne dwie krówki, popoki, nowy prowadzajta. Ale by orkę zrobił jakąś. Kolejne 10 tysięcy, potwierdź. Już tu czek jest wystawiony. Jest znowu brązowa. Mój ty Jezu, panie drogi. Do czek nie trzeba jechać. Ale fajnie, to pastwisko akurat jeśli chodzi dla klub, mamy spoko, szkoda, że były wchodzą w ścianę. Ale to, no, to widzi właśnie nie. Dlatego wiesz co? Czemu wchodzą? Bo one tam mają małe przejście. One krowy, wiesz, jakoś tak nie wiem czemu. No, ale to już chyba kurwa na stałe tu będzie. Znaczy nie, to za one się zmieniają. Za każdym razem jest początek serwera, jak wchodzisz, nie ma krowy w ścianie, nie? A później, która pierwsza lepsza idzie na ścianę dzida. Serio? No, ja nie wiem czemu tak jest, wyciągają coś tam. Nie wiem, czy po takiej imprezie ona tam wraca, czy jak... Kurwa, gdzie ta brązowa, co przywiozłeś? No nie, chyba to taka, wiesz co, niby na przyczepie... Jest! Widać? Jest, tu, patrz. Czekajcie, drugą dorzuci nam. Ty, weź stój i patrz. Jestem mega ciekawy, wiążę brązową i czarną łaciatą, samo mleko. Łaciata 3%. I zaraz będzie wiadomo. Ty, bo nie wiem czy... Ty, bo wiesz co trzeba zrobić jeszcze, tak myślę? Kurwa, myślałem, że on mi przypie... Ale to trzeba zasiać trochę więcej, jednego zboża, no, żeby w silo coś sypać. O, no tak, to już myśmy nie pierdolili teraz. Może, że pokójmy mamy wchodzić znowu we wszystkie oprawy, to może albo zrezygnujmy z tego, z jęczmienia. Albo z pszenicy. No nie, no ja bym walił pszenicę chyba. No to zamiast jęczmienia pszenicę walić, no. Dobra. No, kurde, tak jakoś... No i żyta zasiać, owsa to jedno pole tylko, więc owsa dużo nie będziemy siali. No ja tam żyto, owiec, pszenica i rzepak. No. I tyle. Cztery ja tam jadę, patrzę, a ten kurwa kierunek rzuca. Myślałem, że będzie na mój pas jeżdżał, a to jakiś znamy musiał jechać i mrygał. Więc... nie wiem, kurde, bo najgorsze jest to, że po dwie krowy się przywodzi. Jechać po tą jedną jeszcze, czy po prostu pojedziesz sobie za jakiś czas? Nie, to tam się pojedzie. No, bo nie ma sensu, to lepiej wtedy kupimy dwie. Nie wiem, przypuśćmy za jakieś dwa odcinki czy coś. Po dwie się jeszcze pojedzie. To się jeszcze wtedy pojedzie. Dawaj Marcel do tyłu. Bo przypierdolisz ty! Nie, dobrze, dobrze. Gdzie ty je tu byś zapędzał? No tu nie mogę inaczej, bo tu nie wiem czemu łapię trigger. A, dobra. Wyładuj. Kurwa, nie chcę. O. Potwierdź, dobrze. O, pusta. Dawaj, kurwa, krowę. Jest, są dwie brązowe, patrz. Jo? No. Czyli to jednak... Wow. Jestem w szoku teraz, nie? No jo, ale to do czasu, nie? Aż w końcu nie będzie, no nie będzie ich widać. Tu jest ta jedna i faktycznie tu jest ta druga łaciata. Ta kurwa, nie wiem, która to jest druga jeszcze raz. Ty, faktycznie te dwie łaciate, bo tu jest czarna, a tam ta łaciata to już nasza, to już ta stara jest. Ona tu już jak widzi, ta na rzeźnik idzie, o. Dobra, w tym odcinku mordy by było na tyle. Myślę, że wam się spodobało, bo i pomysły dosyć dobre, mamy dużo planów, także się cały czas coś dzieje. Ja was zapraszam bardzo serdecznie na nowy odcinek do Brączusia, bo na pewno coś będziemy sobie już następnym tak jest, tak jest. Także do następnego odcineczka, strzałeczka, trzymajcie się, cześć! Cześć!